Grzegorz Górny, Telewizja w Polsce. Witam państwa po przerwie. Jest z nami w studiu autor książki Koniec świata starych elit, dr Janusz Szewczak, ekonomista, polityk. W swojej książce stawia pan tezę, która już jest właściwie postawiona bardzo mocno w samym tytule. Koniec świata starych elit. To znaczy, że stare elity odchodzą w przeszłość. Żeby to do tego doszło, potrzebny jest pewien przełom. Tutaj pan cytuje w swojej książce Krzysztofa Szczerskiego, który pisze następująco. Przełomy nie dokonują się wtedy, gdy już wszystko jest oczywiste i na miejsce starego bezkonfliktowo wprowadza się nowe. Przełomy dokonują się wówczas, gdy staremu porządkowi wydaje się, że wszystko jeszcze biegnie zwykłym torem, a tymczasem procesy zmiany są już tak zaawansowane, że gdy objawiają się w pełni, jest zbyt późno na reakcję. I czy rzeczywiście w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że elity obecne nie zdają sobie sprawy, że uruchomione zostały procesy, które zaprowadzą je na te, jak pan już tu wspomniał, cmentarzysko elit, cytując Pareto? No chyba tak. Uznałem to za bardzo trafne. Zresztą z świetnej książki w ogóle o Unii, o utopii europejskiej, którą napisał pan minister, pan profesor Krzysztof Szczerski. Bo to jest tak, że wydaje mi się, że ci różni eurobiurokraci pokroju pana Verhofstadta, czy Timmermansa, czy Junckera, oni w ogóle nie zdają sobie chyba sprawy z tego, że to oni się przyczyniają dzisiaj do takiego napięcia w Unii, do zagrożenia tych fundamentalnych zasad unijnych, zasady solidarności, zasady współpracy, a nie tępienia, a nie karania. Myślę też, że to jest na pewno trochę tak, że oni jeszcze nie zauważają tych przemian. Ten współczesny establishment im się wydaje, że w każdej chwili są w stanie opanować sytuację, bo do tej pory tak było, że tak czy owak rządził Nowak, czyli niezależnie kto wygrał jakieś tam wybory, to i tak się nic nie zmieniało. Teraz się jednak sporo zmieniło na świecie. W Stanach mamy prezydenta Trumpa i my Polacy powinniśmy tam chuchać i dmuchać i modlić się, żeby to potrwało. Mamy we Włoszech nowy rząd, który jest bardzo antyunijny, bo polskie społeczeństwo jest przecież wyjątkowo prounijne, prawda? I te procesy, które się zaczęły na Węgrzech, w dużej mierze później w Polsce, ale po części są widoczne również w samych Niemczech. Przecież tam AfD jednak zyskuje no, niesamowite poparcie, coraz większe, najsłabsze wyniki SPD, CDU od 20 paru lat. Pewne symptomy widać nawet w tej Szwecji, gdzie ci socjaldemokraci ponoszą klęski, a nowe partie idą w górę. Austria też, czy no tak, Słowenia? Słuszna uwaga. Austria, Słowenia. A mówi pan o tych elitach Unii Europejskiej, ale jeżeli byśmy się przyjrzeli projektowi Zjednoczonej Europy, to u początków jego elity były chrześcijańsko-demokratyczne. No, no oczywiście. To były partie chadeckie, bo to one głównie dążyły do zjednoczenia. Były takie osoby jak Schuman, Adenauer, De Gasperi czy De Gaulle. I ewidentnie te elity były zupełnie inne niż dziś. Jak do tego doszło, że nastąpiła ta wymiana elit, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Europę? Bo ta wymiana elit zawsze postępuje i rzeczywiście po wojnie te elity powojenne, one przeżyły tyle, że zdawały sobie sprawę z wartości, miały szacunek dla sakrum, miały szacunek dla cierpienia ludzkiego, bo oni to widzieli, oni tego doświadczyli. Ale potem przyszła wiosna 68 roku we Francji i te nowe już elity skrajnie lewackie, maoistyczne przecież po części, elity, które odrzucały absolutnie chrześcijaństwo, odrzucały Boga, one już kształtowały zupełnie inne środowiska. Jeśli do tego doszły jeszcze takie narzędzia
masowego oddziaływania, takiej broni masowego rażenia umysłów, serc, jakim się stały media społecznościowe, internet, no to one wykreowały te obecne, współczesne elity. Problem tylko w tym, że ja stawiam taką tezę, że pusty worek nigdy nie będzie stał prosto, czyli jeśli coś jest, ma w sobie pustkę wewnętrzną, nie ma tych wartości, nie ma tych cnót, można powiedzieć, dawniej obywatelskich, tak, Rzymianie mówili o cnotach obywatelskich, tam gdzieś, prawda, od czasu Marka Aureliusza te cnoty upadły i z Rzymem wiemy, jak się skończyło, przecież to wielka przecież cywilizacja, to owocuje później takimi karłami, w dużej mierze karłami moralnymi. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj przecież legalnie wybranym prezydentem, być może nie wszyscy o tym wiedzą, którzy nie interesują się polityką kraju katolickich korzeniach, jakim są Filipiny, jest prezydent Rodrigo Duterte, który sam działał jak w szwadronach śmierci, który mówi, że on chce być jak Hitler i wymordować te 3 miliony tych handlarzy narkotyków, z którymi jest problem. Czy też na pytanie, dlaczego jest tak dużo gwałtów na kobietach, odpowiada, no bo jest dużo pięknych kobiet. No i on jest niewątpliwie elitą polityczną swojego kraju, no i to taką, którą obdarzono dużym zaufaniem. Mamy elity, które są zaprzeczeniem, można powiedzieć, jakby podstawowych wartości, nawet takich zwykłych, powiedział, ludzkich już, no, jak szacunek dla drugiego człowieka, dla starszego człowieka, dla choroby, dla cierpienia, dla życia poczętego, prawda? No tam te pani, które tym nad każdą dolą każdej żabki kotka tam się pieska pochylą, zapłaczą, to jednak jeśli chodzi o dzieci poczęte, mają inne zdanie już w tej materii. No tak, no, elity są też nosicielami idei i zgodnie z tymi ideami starają się kształtować społeczeństwo. Jakich idei nosicielami są dzisiejsze elity unijne? No właśnie, i tu byśmy mieli pewno duży problem z odpowiedzeniem na to, jakie to wartości mają przekazywać tym przyszłym pokoleniom, czy młodemu pokoleniu. No bo jeśli przyjmiemy, że taką wartością ma być, nie wiem, poprawność polityczna, albo to, że rzeczy nie dzielą się na prawdę i na kłamstwo, tylko na jakąś inną interpretację faktów. Jeśli te elity mówią, Boga nie ma, Bogiem to jesteśmy my, czyli homo deus właśnie, no bo ponieważ możemy sobie przeszczepiać już niedługo wszystkie organy, prawie będziemy mogli, teraz jest operacje różne plastyczne, no to będziemy żyli może po 200 lat, a właściwie będziemy nieśmiertelni, to my powinniśmy się właśnie zajmować tylko tym, jak pięknie spędzać czas, jak się wzbogacać sportowo, duchowo, prawda, i tak dalej. No to jest fałszywe często wartości, czyli antywartości typu chciwość jest dobra, tak jak z Wilka z Wall Street widzieliśmy, no że chciwość jest dobra. No chyba chciwość nie jest dobra. Takie wartości, antywartości, jak to, że biznesu, ekonomii, banków, od nich nie można wymagać moralności. No tak, od banków moralności i etyki może nie, ale od bankierów to już by można wymagać, prawda? I czy tak jest, no czy dzisiaj słowo finansisty, bankowca jest, że tak powiem, warte tyle, co sztabka złota, tak jak to bywało drzewie, jak to się mówi, no zdecydowanie nie, prawda? To, że ugrupowania polityczne, partie polityczne, politycy, którzy idą do wyborów, po wyborach robią zupełnie coś odwrotnego, niż obiecywali czy mówili, czyli są notorycznymi kłamcami, można powiedzieć. No trochę teraz to się zmieniło, trochę jest wyjątków tu w Polsce, u nas, prawda, czy na Węgrzech, czy to, co Trump mówił, no stara się również realizować, przecież. Więc... A właśnie, mówił pan o tym, jak się Europa pod tymi nowymi elitami zmienia, a czy nie wydaje się panu, że taką ideologią w tej chwili jest ten multikulturalizm, który zakłada
pewną zmianę oblicza i tożsamości Europy. Tutaj już padło to nazwisko w pierwszej części naszej rozmowy, George'a Sorosa. I czy rzeczywiście to jest przyszłość Europy? Bo Europa się starzeje, brakuje rąk do pracy. Żeby utrzymać ten poziom socjalny dzisiaj, no to muszą być ci ludzie, którzy będą pracować. Przy tym stanie demograficznym jesteśmy skazani na napływ taniej siły roboczej i być może to jest proces nieuchronny. No ale to trochę tak jak można powiedzieć, a skąd się wziął ten multikulturalist, ta teza czy ta teoria? Otóż no w dużej mierze się wzięła i ten brak rąk do pracy wzięła się ze stosunku do rodziny, dzietności, do wielodzietności, do tego, że przecież nawet w Polsce do niedawna jeszcze uznawano rodzinę wielodzietną za jakąś patologię, co dopiero mówić gdzieś tam, prawda, we Francji czy w Niemczech, choć na przykład jeśli chodzi o Francję, to tamte społeczeństwa muzułmańskie, te rodziny muzułmańskie mają po 8 czy 9 dzieci, im to nie przeszkadza, a Arafat swego czasu, przywódca przecież Palestyńczyków, mówił, że najsilniejszą bronią w wojnie z sesjonistami jest brzuch arabskiej kobiety. I gdyby przykładano znaczącą rangę, chociaż można powiedzieć, że w takiej Francji ta pomoc finansowa, socjalna, czy Irlandii, czy Francji dla dzieci, dla rodziny z dużą ilością dzieci jest olbrzymia, to te nasze 500+ to mamy jeszcze co gonić, że tak powiem, choć i to wywoływało wściekłość przecież tych tak zwanych elit liberalnych w Polsce. No właśnie te 500+ najbardziej ich po prostu doprowadzało do szału, dlatego że przecież to nie są takiej skali pieniądze, które tym ludziom, nie wiem, zmieniają wizję świata i oni się milionerami stają. No nie. No to bardzo nieduże przecież realnie pieniądze, ale tam były zjawiska, no, że dzieci były głodne po prostu, czy że rodzice musieli jedzenie na kredyt kupować, tak? I to spowodowało, że my dzisiaj mamy w Europie niską dzietność, ten wskaźnik zastępowalności pokoleń maleje w wielu krajach, bo ludzie ani nie wykształcono takiej wartości, czy takiej mody, bym powiedział, nawet mody na to, żeby tych dzieci mieć dużo, a z drugiej strony nie stworzono w dużej mierze warunków materialnych czy socjalnych, żeby było te dzieci można było wychować. Chociaż niektórzy mówią, no dobrze, ale mówią, no ja jestem z rodziny wielodzietnej, nas było 5, to były lata 50, druga połowa lat 50. i było 5 dzieci, prawda? I jakoś sobie z tym rodzice potrafili te dzieci wychować i wykształcić w tej komunie, gdzie przecież wiadomo, że nie było dostępnych wiele rzeczy. Ale było jednak inne podejście do tej kwestii. I dzisiaj to nam nie załatwi sprawy, że co, 100 milionów tych młodych mężczyzn z czarnej Afryki i tam krajów Sahelu się szykuje tu do przyjazdu, to pan myśli, że oni wszyscy od razu do roboty pójdą i będą miotłą zamiatać ulicę, czy na polu te pomidory, czy tam szparagi zrywać. No nie, to my Polacy byliśmy tacy pracowici, żeśmy jeździli tam na truskawki do Szwecji i na szparagi do Niemiec i pamiętam, że byłem na jakiejś plantacji truskawek w Szwecji, gdzie najniższy stopień był chyba magister, a reszta to było wszystko w górę, do profesora włącznie. To nie jest rozwiązanie i oczywiście dramatycznie brakuje tych rąk do pracy. Myślę, że po jakiejś części kalkulacja pani Merkel była taka, że no my sobie tu przyjmiemy, wybierzemy sobie tych bardziej przydatnych, prawda, zrobimy selekcję i ci tutaj zostaną i będziemy mieli trochę rozwiązany problem. To się kompletnie nie sprawdza. Oni się wcale nie garną do roboty, raczej mają dość szybko olbrzymie roszczenia. Są bardzo roszczeniowi, a niezbyt pracowici, bym powiedział. Wie pan, w wielu tych krajach arabskich, muzułmańskich przede wszystkim, czy afrykańskich, no
to faceci kobiety wysyłają do roboty, a oni tam siedzą, prawda, i grają w te warcaby, czy tam no, piją tą herbatę, a nie zaterają się na śmierć dlatego, żeby te żony swoje tam utrzymać. Ale czy bodźce ekonomiczne wystarczą, żeby podnieść poziom dzietności, bo widzimy, że nawet w tych krajach, gdzie są te duże zasiłki, duża pomoc socjalna dla dzieci, to jednak to drga minimalnie, natomiast w wielu krajach biednych, gdzie nie ma żadnego socjalu, właśnie widzimy wiele rodzin wielodzietnych, więc w jaki sposób można zmienić to nastawienie, bo tak naprawdę ratunkiem są rodziny wielodzietne. Jak teraz przekonać kobiety, żeby chciały być matkami wielu dzieci? Wie pan co, no na pewno to niestety jest pewnego rodzaju socjotechnika czy manipulacja też w tej mierze, czy tak zwane uczynienie czegoś modnym, tak? No, wie pan, dzisiaj to też opisuje, że dzisiejsze elity wylansowały modę na dziurawe spodnie, pomięte podkoszulki, kolorowe włosy, ogolone głowy, tatuaże u kobiet. No kiedyś to było oznaką biedy, jakiegoś, bym powiedział, no, zaniedbania, śmieszności. Tacy ludzie, z takich się śmiano, prawda? A dzisiaj to są wzory zachowań, wzory prezentacji, więc myślę, że również w tej sferze rodziny to jest kwestia stworzenia pewnej mody, pewnego wzorca, że to jest właśnie ideał, to jest pewien ideał, do którego dążymy. Duża rodzina, no oczywiście dobrze było, żeby była jeszcze szczęśliwa ta rodzina, ale to było przecież, szło wszystko w odwrotnym kierunku. No, te rodziny wielodzietne raczej były karane, bym powiedział, różnymi działaniami, czy zachowaniami, czy pewną tworzeniem poczucia wstydu. A czy nie jest tak, że ten kryzys demograficzny się zaczął w momencie, kiedy wprowadzono te obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i kiedyś dziecko było jednak zabezpieczeniem dla rodziców na starość, i właśnie od czasów, kiedy Bismarck jako pierwsza, potem następne państwa zaczęły to kopiować, to zapoczątkowało ten proces. I być może dopiero jakiś taki krach finansowy, gospodarczy spowoduje, że ludzie przestaną liczyć na te ubezpieczenia, i dopiero to wymusi pewną zmianę mechanizmów społecznych, zmianę nastawienia społecznego. No, być może to ma jakiś wpływ, chociaż w niewielu krajach te emerytury dają taką, wbrew pozorom, taką komfortową sytuację życiową. Nawet w tych dość bogatych krajach, no, oczywiście my mamy no, po prostu skandalicznie niskie te renty czy emerytury w porównaniu z innymi krajami, ale nawet tam, nawet w Niemczech już jest, koszty utrzymania są na tyle znaczące, że te emerytury przestały być. To jak ja rozmawiam z Niemcami, którzy jeździli na urlopy w latach 60. czy 70., to oni mówili, no właśnie wszystko dla nich stało otworem. Dzisiaj muszą kontrolować te swoje wydatki, ale... I to jest może jeden z tych objawów tego, o czym pan tu pisze, czyli pewien etap się kończy, pewien świat się kończy, ale elity jeszcze tego nie dostrzegają. I o tym porozmawiamy za chwilę po przerwie. Zostańcie państwo z nami.